Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku bardziej poradnikowym, bo ostatni jeden z widzów zadał mi bardzo ciekawe pytanie, jak zainstalować reshade do gry Jurassic World Evolution. I to mnie natchnęło właśnie, żeby nagrać ten materiał. Pokrótce, na szybko przedstawię Wam, jak instalować gotowe presety, które mamy dostępne na stronie Nexus Mod. Zatem nie przedłużajmy niepotrzebnie i przejdźmy od razu do tego, co chcę Wam przekazać. Po pierwsze, najważniejsze, wchodzimy sobie na stronę reshade.me. Tam od razu wyświetla nam się okno, gdzie możemy pobrać sobie naszą aplikację do instalowania reshade'ów. Klikamy Download i od razu później będziemy mieli gotową aplikację, gotową do instalacji. Ale zanim przejdziemy do zainstalowania, wchodzimy sobie później, szukamy jakiegoś interesującego nas presetu. W tym przypadku do Jurassic World najbardziej popularnym presetem jest Northfire Cinematic Reshade. Jedynka moim zdaniem jest najlepsza, dwójka już tak sobie, ale jeszcze może być. Aczkolwiek ja osobiście od siebie zdecydowanie polecam Northfire Cinematic Reshade. Zatem pobieramy sobie jeden, jak i drugi. Mamy tutaj manual i tutaj też wcześniej klikamy pobieranie. Gdy już sobie wszystko pobierzemy, odpalamy sobie nasz program Reshade. Jest on w miejscu tam, gdzie go pobraliście. Od razu najpierw będzie on... No nie, przepraszam. On będzie od razu gotowy do użycia, czyli w zasadzie można sobie wziąć, od razu kliknąć na niego. Odpalamy Reshade Setup wersji 4.9.1. Jest to najnowsza wersja, pobierałem go wczoraj. Aktualizowałem sobie oprogramowanie właśnie tutaj, żeby można było sobie wszystko na bieżąco obserwować. Wybieramy sobie oczywiście aplikację, która najbardziej nas interesuje, czyli Click Here. Rozwija nam się pasek. W naszym przypadku jest to Jurassic World Evolution, ale można też dodać sobie Reshade do Need for Speed Heat, to gra do GTA 5. A jeżeli nie ma tutaj gierki, którą byście chcieli sobie właśnie na przykład zmodyfikować, to po prostu klikacie Browse i wybieracie sobie na przykład Wiedźmina. Klikacie w skrót i gra z automatu będzie wiedziała, jaką grę chcecie sobie zmodyfikować. No ale tutaj akurat mamy Jurassic World Evolution. Zaznaczamy sobie Direct 3D 10 11 12. I gra oczywiście będzie chciała nas zapytać, co chcemy z tym zrobić. Existing Reshade Installation i tak dalej. Wy klikacie Instaluj. Ja nie będę klikał niepotrzebnie Update, bo to nie ma sensu, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Tam tylko będziecie musieli sobie zaznaczyć odpowiednio wszystkie ptaszki, zaznaczyć uncheck all i zaznaczyć jeszcze raz check all, żeby Wam wygrało wszystkie opcje, jakie ma do zaoferowania właśnie Reshade. Po zainstalowaniu programu Reshade przechodzicie sobie, moi drodzy, do pojawi Wam się folder Reshade Shaders, jak już sobie zainstalowaliście w ścieżce, gdzie jest Wasza gra. Pojawia Wam się folder Reshade Shaders i to właśnie tutaj musi trafić Northfire Cinematic Preset. On już jest u mnie tutaj wgrany i oczywiście zaraz Wam pokażę, jak on wygląda w grze. Natomiast ja go sobie w tym momencie zastąpię. Możemy sobie oczywiście wgrywać jeszcze presety do innej gry. Ja Wam przed chwilą mówiłem o Wiedźminie, tak? No, zobaczcie. Tutaj mam całą masę różnych presetów do Wiedźmina, Thanatos, Revival, Ionic, Apex, 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 różne modo, różne presety od Apexa, Kerme. Ja osobiście najbardziej lubię Natural Light Reshade B. Moim zdaniem jest on najbardziej przyjemny dla oka i naprawdę przede wszystkim nie męczy oczu. To jest najważniejsze, a oprócz tego wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Zaraz Wam wszystko pokażę. A zatem przechodzimy sobie do Jurassic World Evolution. Jak zainstalujemy już sobie wszystkie nasze presety, nasze oprogramowanie, tutaj w górnej części ekranu będzie nam się wyświetlało powiadomienie, że program Reshade został zainstalowany prawidłowo. I moi drodzy, żeby wejść sobie w ustawienia programu Reshade, musimy nacisnąć przycisk Home na klawiaturze. Wyświetli nam się wtedy takie okno.
Wy będziecie mieli na początku tutaj jeszcze z zapytaniem, co zrobić i tak dalej, będą chcieli Wam przedstawiać wszystkie opcje, możecie sobie tutaj kliknąć Skip Tutorial i wtedy wyświetli Wam się takie oto właśnie okno. Nasza gra wygląda w tym momencie tak. Bez żadnych modyfikacji, tak wygląda nasze początkowe okno do rozpoczęcia rozgrywki, prawda? Klikamy przycisk Home, rozwijamy sobie naszą listę i wybieramy Nordfire Cinematic Preset. Dwa razy klikamy. Jak sami widzicie, no, zmieniło nam się już tutaj praktycznie wszystko. Tylko o co chodzi? Jest, tu jest rozmazane, tutaj widać jakieś grudki i tak dalej, tu jest rozmazane, tu jakaś ramka. No to wszystko zależy od tego, co sobie tutaj zaznaczymy, tak? Nie chcemy ramki, odznaczamy opcję Border. Nie chcemy winiety, żebyśmy mieli przyciemniane narożniki, odznaczamy winietę. Nie chcemy tej ziarnistości, odznaczamy aberrację chromatyczną. I oj, nasz wyświetlacz już nie jest rozmazany. A te grudki, które tutaj widzimy, ten piasek, to jest związany z... Sharpen, krawędzie, wyostrzanie. Tak więc jedne możemy sobie zostawić, żeby troszkę tamte tekstury podkreślić, ale aberrację chromatyczną polecam wyłączyć, bo sami zobaczcie, co to robi z grą. Żeby było śmieszniej, do gry Jurassic World Evolution wgrałem sobie również tego samego preseta, którego używam w Wiedźminie. Jest to Natural Light Reshade B. I spójrzcie, jak teraz to wszystko wygląda. No moim zdaniem wygląda to jeszcze lepiej niż Nordfire Cinematic Reshade. Jeżeli uważacie, że te kolory są zbyt męczące, zbyt jaskrawe, to oczywiście w każdej chwili możecie sobie to wszystko zaktualizować. Możecie wyłączyć HDR i nie będą aż tak bardzo razić. Wystarczy zmniejszyć trochę Technicolor. To jest naprawdę pełna gama, można się tym bawić i bawić dowoli. Pokażę Wam również, jak to wygląda u mnie w Wiedźminie. Wszystko wygląda mniej więcej tak. To jest oczywiście jeszcze wgrana cała masa różnych innych modyfikacji. Jest tutaj chyba około 60, 50, na pewno więcej niż 50 modyfikacji wgranych mam do Wiedźmina. A zatem dlatego on też nie wygląda tak standardowo, jak wy możecie go pamiętać, bo tutaj już są też systemowo już wgrane inne modyfikacje zmieniające oświetlenie. Ale możemy to jeszcze oczywiście poprawić poprzez wgrywanie presetów, tak jak do gry Jurassic World Evolution. Wciskamy sobie tak samo guzik Home, aktualnie mam ustawione na Default i bierzemy ten sam preset, który pokazywałem, że z Wiedźmina mam wgrany również do Jurassic World Evolution. Teraz wygląda to tak. A teraz wygląda to tak. Spójrzcie na to, jak zmienia się ostrość tekstur. Oświetlenie już niekoniecznie się zmienia, bo jest to, tak jak mówiłem, wgrane zupełnie oddzielną modyfikacją. Ale już sam preset poprawia tutaj zdecydowanie jakość tekstur. Wszystko jest dużo bardziej wyostrzone. Spójrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. A zatem naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić akurat właśnie ten preset do oświetlenia. Mam jeszcze całą masę innych, ale moim zdaniem żaden nie wygląda tak dobrze jak ten. Jeżeli byśmy na przykład chcieli cofnąć się odrobinkę do czasu Wiedźmina 1 czy Wiedźmina 2, jeżeli chodzi o oświetlenie, to możemy sobie na przykład odpalić Thanatos Reshade. I wtedy mamy tą ziarnistość taką widoczną w każdym po prostu calu, jak dla mnie już to wyostrzenie jest aż za bardzo przesadzone, tak więc możemy sobie jedno wyłączyć i w zasadzie traci to na swoim uroku. Mamy całą masę innych presetów, także jeżeli tylko chcecie się pobawić odrobinkę w modowanie Wiedźmina czy modowanie Jurassic World Evolution, serdecznie polecam, bo to całkowicie może zmienić wygląd waszej rozgrywki. Spójrzcie na to, cała masa sepi. Jak jesteście w Velen, idziecie sobie na bagna, żeby powalczyć z wiedźmami, czy rozwiązać zagadkę, gdzie się znajduje córka barona, jak dla mnie no lepszego presetu na cieniowanie po prostu nie ma. Tak więc jak sami widzicie, jest tego cała masa i serdecznie jak najbardziej polecam Nordfire Cinematic Reshade do gry Jurassic World Evolution, a do Wiedźmina oczywiście Natural Light Reshade wersji B. To by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli materiał Wam się podobał, jeżeli Wam się przydał, serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, bardzo mnie to będzie motywowało do dalszej pracy
jesteśmy coraz więksi na kanale, na YouTubie nas jest coraz więcej, tak więc tworzymy coraz większą społeczność. Jeżeli, mój drogi widzu, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, serdecznie zachęcam, bo być może pojawi się odrobinkę więcej kontentu w troszkę innej formie, może nie tylko Jurassic World Evolution, co wy na to? Dajcie mi znać w komentarzu. A tymczasem ja będę się z wami żegnał. Pamiętaj, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i widzimy się w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.